co jeśli nie znajdziemy w zasobach kanwy tego, czego szukamy? Można spróbować wyszukiwać indywidualnie zdjęcia, rysunki, ilustracje. Właśnie o tym w tym odcinku zapraszam. Korzystamy bardzo chętnie z zasobów aplikacji Canva, jeżeli chodzi o zdjęcia, ilustracje, rysunki, innego typu grafiki, ale nie zawsze znajdujemy to, czego szukamy. Istnieje jeszcze możliwość przeszukania innych zasobów, innych baz takich grafik. Możemy skorzystać z tego, co jest w lewym menu, na samym dole, trzy kropki z napisem więcej. Kiedy zaznaczymy tę właśnie pozycję w menu, pojawia nam się taka kategoria jak aplikacje, integracje i tutaj możemy sięgnąć po różnego rodzaju wsparcie, jeżeli chodzi o przygotowywanie projektów. Część z tego wsparcia może być odpowiednia również dla potrzeb tworzenia komiksu. Możemy poszukiwać nowych zdjęć, nowych ilustracji i mamy do dyspozycji portale, gdzie te zdjęcia są również darmowe. Pixels, wpisujemy hasło pejzaż, odnajdujemy darmowe zdjęcia właśnie związane, otagowane w ten sposób, związane z takim hasłem. Możemy to okno nam się pojawia w menu, możemy je zostawić, jeżeli mamy zamiar korzystać z tych zasobów czasami wygodniej, albo zamknąć przez naciśnięcie X. Pixabay, czyli jeden z najpopularniejszych portali, w których możemy odnaleźć zdjęcia, grafikę, ilustracje. I tutaj chciałabym przez chwilę przy tym akurat zasobie pozostać, ponieważ warto jest wejść bezpośrednio na ten portal, adres pixabay.com. Z pewnością będę musiała się troszeczkę przesunąć. Jestem. I mamy tutaj wyszukiwarkę. Możemy odnaleźć jedno z tych haseł, na przykład kapelusz, i zaznaczyć, jakiego typu ma być to grafika, czy też filmy. No, w naszym przypadku filmy nie są potrzebne. Możemy na przykład wyszukać ilustracje i jak wygląda efekt wyszukiwania. Więc są to bardzo różne prace, które artyści, twórcy udostępniają za darmo w ramach tego portalu. Załóżmy, wybieramy sobie jakiś jeden z tych elementów i widzimy, że przede wszystkim jest to rysunek, który nie ma tła, jest na tle przeźroczystym. Tutaj możemy zobaczyć, kto oferuje tego typu grafikę. Wiemy o tym, że włada językiem angielskim, od kiedy jest na tym portalu, ile ma komentarzy, ile gwiazdek, polubień, ile pobrań i takie właśnie podstawowe informacje o twórcy. Wróćmy do naszej grafiki i jeżeli chcemy pobrać taki obraz, zaznaczamy darmowe pobieranie i tutaj mamy wskazane, tak naprawdę wskazane tylko tę jedną pozycję. Możemy sobie też przejść na inną w zależności od tego, czego potrzebujemy. Zaznaczamy pobierz i jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani, pobieramy to bezpośrednio. Jeżeli jesteśmy zarejestrowani, a jeżeli nie jesteśmy zarejestrowani, zaznaczmy zgodnie z zaleceniami, potwierdźmy, że nie jesteśmy robotami. Nie zawsze idzie to szybko. Pobieramy obiekt, pobieramy i tutaj pojawiają się informacje. My możemy wesprzeć twórców, możemy też skopiować link, który wskaże autora danej grafiki, którą wykorzystujemy. Nie jest to oczywiście konieczne, ale
Warto to robić, kiedy przygotowujemy konkretne obiekty do publikowania. Polecam właśnie ten portal. Oczywiście grafika pojawia nam się tam, gdzie mamy wskazane w naszym urządzeniu, w komputerze, gdzie są zapisywane materiały pobrane. Co jeszcze jest w tych materiałach? Gdzie jeszcze możemy sięgnąć? Mamy tutaj wstawki, ale to nas też akurat w przypadku tego projektu nie interesuje. Natomiast mówiłam o tym, że można spróbować stworzyć coś bardzo współczesnego, czyli z wykorzystaniem emotikonów, historię komiksową. I tutaj też mamy do dyspozycji wszystkie emotikony, chyba jakie istnieją. Również możemy je wyszukiwać wedle hasła, na przykład radość albo strach, albo biegacz. Tego nie ma. To może szalik. O, i nawet jest. Oczywiście tutaj wszystko zależy od Waszej inwencji. Jeżeli ktoś by się zdecydował na stworzenie tego typu komiksu, może na pewno te zasoby wykorzystać. Co jeszcze? I coś, co na pewno się wszystkim bardzo spodoba, czyli Pixton. Dlatego, że to jest taki portal, w którym możemy pracować także nad komiksami i możemy też wybrać darmowe postaci, grafiki osób w bardzo różnych, które, może tutaj skopiujemy sobie jakąś jedną osobę, mają, można z nimi też pracować, można je edytować, ale zazwyczaj w bardzo takim okrojonym zakresie, czyli właśnie można przyciąć ten kadr, przerzucić pionie po ziemię. Przycinanie wiemy, że polega na wykorzystywaniu linii siatki, więc na przykład jeżeli potrzebne nam są jakieś określone elementy tylko tego człowieka, na którym pracujemy, to możemy sobie do takiego wymiaru przyciąć te rysunki. Wybór jest naprawdę znakomity. Można też skorzystać z tego portalu do zabawy, do tworzenia własnych komiksów, ale po prostu z wykorzystaniem innego programu niż program Canva. W jaki jeszcze inny sposób możemy stworzyć zdjęcie, które trafi do naszej bazy i będzie zdjęciem wyjątkowym, które będziemy mogli umieszczać na przykład w charakterystycznych ramkach, o których mówiłam w jednym z odcinków. Jesteśmy teraz na etapie wyszukiwania grafik, rysunków, które nawiązują do nocy. Wyobraźmy sobie, że jeden z tych rysunków jest nam potrzebny, ale nie jako grafika, tylko w postaci zdjęcia. Pobieramy ten rysunek na swój komputer, ale zaznaczamy jako format pobrania JPG. Niestety nie możemy tutaj zwiększać jakości tego obrazka. JPG będzie dosyć niskiej jakości obrazem, ale to nie szkodzi. Przechodzimy do przesłanych i pobieramy ponownie z naszego komputera to, co zostało przesłane i zapisane jako projekt w postaci zdjęcia. Czekamy, aż ten projekt zostanie przesłany z powrotem do nas, do katalogu przesłane. Przez ten czas dodamy sobie nową stronę, a w elementach wyszukamy tym razem ramek. Może taką charakterystyczną ramkę, lekko poszarpaną, żebyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób to wygląda, to zdjęcie wygląda wpasowane w taką ramkę. Zaznaczamy ramkę, ale widzimy, że to poszarpanie jest, te elementy poszarpane są jakby na białym tle. Jeżeli położymy je tak, w ten sposób, to może nie wszystko być widoczne w taki sposób, jakbyśmy chcieli, dlatego że i nasze zdjęcie jest na białym tle.
Dodajmy tło w nieco innym, może kontrastowym kolorze, niech będzie różowy. I powróćmy do naszej kategorii przesłane. Nasze zdjęcie już się tutaj pojawiło. Wiemy, że zdjęcia możemy wprowadzać do naszych ramek. I tutaj żeśmy właśnie wprowadzili. I zobaczcie, że ten element poszarpania został zachowany, jest widoczny. A jakby to wyglądało, gdyby to zdjęcie z białym tle, z białym tłem położyć na białej, też poszarpanej ramce. Wracamy do przesłanych i przenosimy ten element tutaj do tej ramki. Widzimy, że ten efekt nie jest już taki jak ten. Dlatego jeżeli my mamy zdjęcie z białym tłem, to naszym tłem wybranym powinien być większy kontrast, a nie biały. Jeżeli chcemy, aby takie elementy jak poszarpanie, rozmycie, falowanie było zachowane. Wiemy już, skąd możemy czerpać zdjęcia, ilustracje i rysunki do naszych projektów. Co oczywiste, pobieramy je z aplikacji Canva. Ale nie tylko, okazuje się, że są jeszcze inne aplikacje, programy, portale i przede wszystkim nasza inwencja, która pozwala nam z ilustracji, z kompozycji ilustracji i zdjęć stworzyć fotografię, którą zasilimy własną bazę naszych indywidualnych projektów. Do zobaczenia w następnym odcinku.